W dzisiejszym odcinku przed wami losowy Naruto Skin Challenge. Wszystko polega na tym, że skiny Naruto będą decydowały o tym, jakich broni możemy używać. A teraz możecie zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni. Gdy nam się uda, oglądajcie do samego końca. Jak możecie zobaczyć, wybrało nam tego ziomeczka, więc możemy używać tylko i wyłącznie fioletowych broni. Także lecimy na sadzonki i z tego, co ja widzę, to ja mam epickie sadzonki, ale nie są one dojrzałe. Także ja nie mogę z mojego drzewka zebrać, lecę na drzewko Rafała i mu ukradnę. Tylko najlepsze jest to, że ja swojego drzewka tutaj nie mam, bo ja po prostu lecę na czyjeś drzewka i będę zrywał owoce z czyichś drzewek. Bo jak widzicie, ludzie cały czas tutaj mają te drzewka. Ja mam tak, mityczny owoc, którego nie da się zebrać, bardzo fajnie. I na dole mamy tutaj mityczny owoc, którego się nie da zebrać. I mamy tutaj, o, legendarny owoc, ale jego nie możemy wziąć. A Rafał, wiesz co, ja miałam ulepszoną skrzynię i mam złotą broń i mi jej szkoda, jej nie wyrzucam z ekwipunku, tylko ją noszę sobie tak, żeby ją podziwiać. Ale możemy sobie wsadzić do namiotu na kolejne próby, więc Ewela podnoś w razie czego. Jak w ogóle widzieć... O, mam tutaj kotwiczkę, w sensie no tą rękawicę, więc ona się na pewno przyda. Jest tutaj bardzo dużo leczenia, więc po prostu... Jemy... Mam gościa. Dobra, nie mam czym go porobić. Ja uciekam, wiesz? Ja uciekam od niego. Nie ma co się bić, no bo nie ma czym, no nie? Więc nie damy rady i tak. No ja nie chcę tutaj używać tego czegoś, co mam. Rafał, ja idę w twoją stronę. Idę do tego drzewka. Do mojego drzewka idę. Aha, czyli tutaj u góry to jest twoje drzewko, tak? Tak, tylko tam jest fioletowe, chyba tylko niedojrzałe. Dobra, sprawdźmy to. Ja już jestem tutaj, Ewela. I okazuje się, że nie ma tutaj nic. Ale co jest najlepsze? Teraz jest dużo mniej tych owoców pod drzewkami, więc no jest to mega słabe. Ukradłeś mi, złodziejaszku. Właśnie chyba ty. Dobra, tu są gdzieś jakieś drzewka, bo ja w ogóle nie mam żadnej broni. Nie wiem, jak ty. Ja mam dzika. I wsiadam na niego. Siema, dziku. Zabierz mnie gdzieś. Ja mam złotą broń, której nie mogę używać, także moim zdaniem mamy lekki przypał. Ej, przypał to jest chyba najczęstsze słowo, jakie mówię na odcinkach. Też mi się tak wydaje. Dobra, słuchajcie, pozytywne podejście, lecimy na grotę. Trzymajcie kciuki, żeby tu nikogo nie było, ponieważ wejdziemy sobie teraz może do sejfu i stamtąd po prostu weźmiemy sobie brońki. Ale no, na pewno ktoś tam będzie i nam się to nie uda. Ale no, bądźmy pozytywnej myśli. A zbierasz macy? Nie, bo jak nie ma, wiecie, jak nie ma broni, to po co komuś jakiś matce? Gościu tam na kulce właśnie wleciał do środka. A jakbyśmy się tak powolutku, pomalutku tam przeszli i zobaczyli? Dobra, tylko gościu w środku jest, jak coś. Ty masz jakąkolwiek broń masz? To właśnie w tym jest problem, że mam złotą, której nie mogę używać. Masz złotą? Ja też mam złotą. To może zmieńmy na złote, co? Dobra, trzymajcie kciuki, fioletowa pompa z tego leci. 3, 2, 1, bum. Nie działają dzisiaj czary. Dobra, Ewela, musimy uciekać. Prawie mnie do wirów w ten... Myślałam, że to będzie zagranie 200 IQ, ale nie udało się. Tutaj mamy kulkę i przejdziemy sobie się po prostu do tego mini sejfu. Więc Ewela, możesz sobie wziąć tą kulkę, bo ja mam rękawice. I tam się przejdę po prostu. Dobra, ja jestem w kulce. Ja nie pamiętam, jak tą kulką się robiło. Tak, dobra. A może tutaj nam coś sprzedać? Dzień dobry, dzień dobry. Niebieski. Ej, ale ja zapomniałem, że my możemy ulepszać, więc ja sobie kupię tą brońkę. Być może bez sensu, ale możemy ulepszać, więc no później sobie ulepszę. Proste, proste. Lecimy, otwieramy sejf. Złotą wywaliłeś? Tak, no bo... Kałach jest słaby. Już lecę tam do ciebie, już. Ja sobie zjem coś. Ej, my pasujemy do siebie. Właśnie miałam to mówić. Idealnie, normalnie idealne małżeństwo. Ja ostatnią otwieram, fioletowe, patrzcie się. Choinka, ale bierzemy to, ponieważ być może uda nam się wymienić. Dobra, ja zabieram apteki, potki mamy, wypiję sobie tą dużą potkę, bo mi brakuje tutaj troszkę życia. Ej, ja mam plan. Trzeba kupić dom. Trzeba kupić ślurpownicę. To jest dobry plan, Ewela. Lecimy. A właśnie, bo ona jest tam udrwala. I tam są piły, ale one są niebieskie. Dawaj, Ewela, wlatujemy w to. No bo leczenie możemy mieć każdego typu, więc lecimy po nią. Czy my zdążymy? A zdążymy, będziemy mieli tą ślurpownicę. Ja mam 144 golda tylko. Ja mam... A, 144, to ja mam 1300. To ty kupisz, a ja mam... będę leczenie nosiła. Ja mam full leczenia i niebieską broń, której nie mogę używać. Okej, z tego co widzę, jest tutaj rękawica fioletowa, więc Ewela, możesz sobie wziąć tą, co ja miałem wcześniej. Chcę ulepszyć sobie tutaj przynajmniej shotguna za jedno, więc ja mam fioletową pierwszą broń. Ja jestem w szoku, co ty powiedziałeś? No, że mogę sobie zabrać tą, co miałeś wcześniej. Myślałam, że mi dasz tamtą. Ale ty i tak tego nie używasz. Chodź, chodź, Ewela, chodź. Ja myślałam... Ej, gościu tam na wilku. No to... Nie mam broni. O, dawaj go, czekaj. A czym? Dobra, uciekam, uciekam. Buduj, buduj, Ewela, buduj, 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 buduj. Nam przedziurawią zaraz oponę. Okej, już wystarczy. Jakieś oni stado wilków chyba mieli ze sobą, bo normalnie wszystkie wilki lecą za nami. Na spokojnie, pomalutku, bez pośpiechu. Jedziemy sobie tutaj na dół. Kupujemy sobie ślurpownicę od drwala. Także siema, 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 byku. Witam, witam, proszę o coś.
Dziękuję bardzo. Rafał, powiem ci tyle, że nie mamy broni, nie mamy matsów, nie mamy strefy i jest strefa. No i nie wiem, co mam powiedzieć więcej. Ogółem powiem ci tyle, Ewla. Mamy za to bardzo dobry plan. I zobacz, przygotowałem tutaj auto. Przed odcinkiem wszedłem, tutaj rzuciłem opony na auto i popatrz, jakie mamy teraz fajne. No powiem ci, że dobre. Także plan jest taki, że lecimy teraz oczywiście na grotę. Ulepszyłam cię. I w grocie, widzowie, będą fajne rzeczy, ale pierwsze to... Ej, goście tutaj są. Uwaga, jedziemy. Ale czemu ci goście tutaj jeszcze są? No to są jakieś dymy totalne. To ci z wilków czekają na nas. Mamy radę. Mamy bardzo daleko strefę, z tego co widzę. A ulepszarka, ile ta ulepszarka? Nie starczy ci, chodź Ewela. Ej, a wiesz co? Strefa jest totalnie po drugiej stronie mapy. Nie nowość. Ja też biorę jedną, będę zbierał też. Dobra, zostawiamy samochód i lejdź za mną. Lecę. Mam trzy apteczki. Zbieram złoto po tobie. Może być tak ślurpownicę walną. Albo ja mogę spraya. Ej, nie otwarty save, no trzeba było przyjść tu od razu. Dobra, otwieramy i patrzcie się, ile tu będzie fajnych rzeczy fioletowych. Także to jest super. Dobra, ja otwieram zrzucik. Zobaczmy. Bum. Fioletowy kałach dla ciebie i otwieram drugi. I fioletowa pompa. No i Ewela, popatrz, jakie tutaj piękne rzeczy się wydarzyły. To co, ja mogę sobie pompkę zabrać? Tak, możesz, tylko weź sobie save, otwórz. Trzeba złota, to ja, dobra. Ulepszę sobie tą niebieską broń jeszcze. Aha, bo tu są tylko tak naprawdę dwa zrzuty i tyle, nie? A dwa zrzuty, no i dwie skrzynki były. Ale jak już trafimy, to na końcu będzie winek za pierwszym podejściem. Szkoda, że nie ma helikoptera czy czegoś takiego. Dobra, ja muszę teraz sobie ulepszyć tylko. Mamy szybki samochód, więc na spokojnie. Dobra, używamy ślurpownicy. Aptekę zostawimy na za chwilę. Okej, jedziemy, Ewela, dawaj. I ta ślurpownica jest normalnie koksem. Mamy gości przed nami i ja proponuję się chyba cofnąć i objechać sobie prawą stroną, bo będziemy musieli się uleczyć, a oni jeszcze mają kawał drogi do strefy, więc pewnie będą w nas strzelać. Staniemy sobie tutaj w miejscu Ewela i używamy ślurpownicy. Ja mogę apteczki używać już w razie W. Używam. Mamy tutaj beczki do leczenia, także możemy je zabrać. O, mogę ci rozwalić. Wyczyszczone wszystko. Ej, to nie, w ogóle nie daje matsu. O, dobra, to daje. Trzeba rozwalać te kontenery. I wyrwa, ej, wyrwa. Ja mam shotguna tylko. Ej, myślisz, że gdzieś tutaj będzie można ulepszyć broń? Da się. Jest oznaczone u góry taką strzałką na minimapie. Więc zobacz sobie. I jest tutaj. Ty nie masz pompy, nie? Ja mam pompę, a nie mam M-ki. O, nie da się, bo mi brakuje 40. A ile to kosztuje? 375. Dobra, ja mam. Ej, gość. Gościu. Musimy na blisko. Chodź na blisko do niego. 35. Nadbudował się do góry. On miał niebieskie jak coś. Rozwalać zrzut? Może nie. Nie, znajdźmy tego gościa. On tam gdzieś na wprost był. Na dole gdzieś. Gdzieś tu kampion, kubaniec. Dawaj, on ucieka. Dobrze, i patrz jakie broni mamy. Jesteśmy uleczeni, mamy dwie brońki. Przynajmniej ja mam dwa typy broni, więc jest super. A w zrzucie była złota, nie? No właśnie, szkoda, ma, tak szczerze. Ze snajpy do mnie. Okej, wejdźmy do tego domku. Ktoś tutaj może być, ale uważaj. Ja zbieram jeszcze macy powoli. W dachu może być typ. Ale nie ma go. Dobra, ja zbieram co się da, jak na razie. 7 osób zostało, składów 4. Czyli mamy jedyneczki. Tutaj mamy goście u góry. Pozbierajmy sobie te macy. Oni się tam nawalają. A tu są też goście, w tym boksie. Dobra, ja idę za tą cały czas jak coś. I on wszedł do kosza? A tak, chociaż tłuczę się. Pod nami? Koszu jest pod nami chyba. No to chodź do niego. To nie wiem, gdzie ten kosz jest. Na zewnątrz, tutaj chodź. Tu chyba, tu jest. Dobra, wyskoczy. Dawaj go. Okej, dobrze, brawo. No i lecimy na ostatnich. Zapraszam. Możemy wejść teraz na nich. Dostał. Wow, ja też dostałem. Oni się budują do góry. O, 60 dostał. 70 w głowę. Powalone, ale i powalił. Larwał jeden jest powalony i ja też powalona. Ja myślałam, że ci tam ostatni, bo tak mówiłeś. A nie popatrzyłam sobie na liczbę. Myślałam, że to jest 1 na 1. Tam potki będą na pewno małe gdzieś, ale masz ślubownicę. Ślubownicą się. Oni mnie na pewno będą kolapsować. Dawaj ślubownicę, bo masz... A nie, bo tu nie masz. Ja bym bardziej... Tego zostawiła, a tamte, na tamtym się, w sensie, ten jest słabszy niż tamten chyba, nie? I ten chyba nie ma maców, tak mi się wydaje. Tam jest druga wyrwa, jak ktoś koło kontenera. Ja się podleczę. Dziko, bo pojedzie. Super. Dobra, ładnie. Ten jeden ma bardzo mało, tamten ma bandażownicę.
Ajajaj. Dobra, jeden leży. Ależ to zagrał, skubany. Ty się nie bał, nie? Idzie. Wow. Dobra, nasze, jest!